Czołem, cześć. Czołem, cześć, opowieść dzisiaj będzie... Kontynuowana część. Tak, dzisiaj bo przedstawimy metodę shop drop. Swojego taty, wykonaniu twojego taty. Tak, to nie jest drop shot, tylko shop drop. To jest, mój tato sobie to wymyślił. Pojechaliśmy kiedyś na rzekę, ja pojechałem na okonie i trafiłem tak, że brały mi ładnie okonie na drop shota. No, tam sobie łowiłem na te współczesne gumki, te kajtechy i to wszystko tam. I o te okonie ładnie brały, jemu się to spodobało. Chodził koło mnie, oglądał to, patrzył, co to jest, że nie biała, bierze, wiesz. Mhm. A że guma nie biała, no, ryby, no, że fajne to, że a jak ty to wiążesz, a weź mi to pokaż. Pojechaliśmy do domu. On... Pamiętam, on się wkręcił, przecież dzwonił. A wiesz, kogo oglądał na YouTubie programy, jak się shop dropa wiąże? No. Melmana Marka. Pozdrawiamy. I pokazywał mi, mój tato sobie to oglądał, Marek Melman mu pokazał, jak się shop dropa wiąże. No, i mój tato mówi, nie ogarnął tego węzła, nie? A on tam się nie bawił żadne fluokarbony na początku. Nie było to jakiej tam, co on będą mówił, jakiś fluokarbon mówili, plecionka tam. Ale mu to nie działało. No, pojechaliśmy na te ryby, nie słuchajcie. Działało, tylko odgrzewały szczupaki. Tak, nie, to jeszcze było inaczej. Pojechaliśmy na ryby i zaczęły mi brać nie o konie, tylko szczupaki. Jeden obciął, drugi obciął, trzeci obciął, no i koniec, nie? A mój tato mówi, ty amator jesteś. Pojechaliśmy, słuchajcie, do domu. Mój tato zmontował sobie zestaw, mnie zatkało. Co, słuchasz? Nic, nie ma zbiórek, dalej. Mój tato sobie zmontował, słuchajcie, zestaw, który mnie zatkał. Ale to jest patenciarz, on naprawdę ma takie pomysły. Zrobił, słuchajcie, tak, że nie, on później już stosował fluokarbony, ciężarki specjalne pokupował, rybki, zaczął je łowić, a także shopdropy. To też opowiem później kontynuacja techniki shopdropa, jak mój tato rozwinął dropshota, nikt tak jeszcze w Polsce nie łowił. I no, ale to dojdziemy do tego. Shop drop szczupakowy polega na tym, że normalnie montujesz sobie plecionkę, na końcu dajesz stalkę, obojętnie jaką, mój tato mówi, to nie ma znaczenia, i robisz sobie drut stalowy, na drut wkładasz haczyk węgorzowy. Normalny, bo tamten tato nie używa haczyków dropshotowych, bo to mówi, że to jest bez sensu, bo po co, nie? Zagina drut w ósemkę, taką nie w ósemkę, tylko takie oczko robi na drucie. I robi w tym momencie stały na sztywno haczyk dropshotowy, tak? Mhm. Na górze robi oczko, na dole robi oczko. Na górze doczepia przypon metalowy agrafką do tego oczka. Poniżej jest drut, oczko, haczyk z boku prostopadle do drutu, bo nigdy nie może być inaczej, ale on jest ruchomy, nie ma znaczenia u niego. Oczko, fluokarbon, bo jest już potrzebny, nie? No tak. I ciężarek. A na końcu guma, taka, w rzekę i normalnie łowisz shop dropem wszystkie gatunki ryb, sandacze, szczupaki, okonie, na normalną twistera, na normalnego rippera, tam u niego nie ma znaczenia, że to nie jest do tej metody i jemu bierze na to. I szczupaki mu nie odcinają. Jest wszystko gitara i pompę ma z tego internetu, mówi, że oni tam się brandują z jakimiś tymi, mówi, fluorokarbonami. Kiedyś mnie pyta, po co to w ogóle jest ten fluokarbon, to nie umiałem mu wytłumaczyć w zastosowaniu jego zestawu. Nie widział potrzeby używania. Nie, ja mu nawet nie tłumaczyłem, bo nawet nie potrafiłem mu wytłumaczyć, po co mu jest fluokarbon w jego zestawie. No bo po co? Tam mógł sznurek dać, co to zaznaczenie miało na dole. Pojechałem kiedyś na rzekę. Mój tato ma dwa zestawy dropshotowe, nie? Federy. Ale okoniowe. Normalnie, fluokarbon, węzeł. Marek Melan go nauczył. Węzeł. Ciężarki, stojaki, brzeg, siedzisko i se siedzi. Ja mówię, co ty robisz? On mówi, jak co? Łowię. On mówi, no dokładnie robię to samo, co i ty. Tylko ty łazisz jak pacan, mówi, po tym brzegu i se złowiłeś cztery okonki, a ja se też złowiłem cztery. Siedząc nic nie robiąc, a tam nurt, nie? Płynie ta rzeka. I on normalnie robi, jak na Mazurach łowią te. Okonie na jedną wędkę rzucają mu opada, a drugą dopiero wtedy ciągnie, płynie na zmianę. Robił tak samo. Jedną rzucał, mu nurt ściągał, rzucał drugą, tamtą wyciągał. I jak w pewnym momencie widział, że ma branie na tej jednej, no to zacinał tamtą w krzaki wędkę i wyciągał konia. Ja to widziałem na własne oczy. Ja wiem, że wy myślicie, że to jest niedowiarę, że to jest kłamstwo. Nie, to mój tato tak łowił ryby.
trafił, no wtedy ten dzień był taki, że one tam na wszystko brały, ale on taką sobie metodę wymyślił. Ale byłby fajnie, wygodnie i wymyślił nową metodę. Tam. Z kombinacjami twojemu tatę to mi się podobało ostatnio razem, jak samochód przykombinował, jak jechał, wjeżdżał na łowisko samochodem. Ty, a słyszałeś, jaką on zanętę kupił ostatnio? Nie. Nie mówiłem ci? Nie. Dzwoni do mnie. Wiesz, jaką kupiłem zanętę? Ja my, no nie wiem, tato, powiedz mi. A on do mnie mówi, specjalną zanętę do skarmiania ryb. Do czego? Ja my, jakiego skarmiania ryb, co do mnie mówisz? 100 kilo kupił. Worek wielki. Jakiś promocji, czy co to było? Nie, wiesz, co on kupił? Granulat dla ryb ze wstawa. 100 kilo. No? Weź się powiedz o samochodzie, jak wjeżdża na łowisko. Wiesz, że on tym granulatem, on że już na zawsze mu zostanie. To nie dziwne, 100 kilo. Bo on ukleje nęci, nie? Tylko, on nie nęci innych ryb. Ukleje jak na żywca potrzebuje. To i on mówi tak, patrz, ja to widziałem, granulat normalnie, ja nie wiem jak granulat, no to chyba normalny granulat dla karpi i innych tam linów. Normalnie do wiaderka daje, zalewa wodą, to mu puchnie, paćka się robi i on tą paćką te ukleje nęci. Mówi, bardzo dobra rzecz jest, mówi, wyślę to za kilogram wychodzi, człowiek. Myślicie, że to jest dobry pomysł? Napiszcie nam. No to ja z samochodem mówisz? Znaczy, co samochodem to przypał zrobił, to jaki to? Przypał, ale myśl kombinacyjna twojego tata się tam włączyła. No tak. Chodzi o kombinowanie. No jechał na ryby i nie przyuważył drzewa, no. A mój tato dba o samochód swój, nie? No wiadomo, jak każdy z nas. Ciągle jego samochód jest tym. Jak się nazywa? W komisie. Nie w komisie, nie. Tylko w serwisie. W serwisie, no stop. U blacharza. U blacharza jest cały czas. Bo co ryska, to jest od razu u blacharza, nie może mieć ryski, dlatego mówię dba, nie? No, tak, tak. No i jechał na ryby i mówi do mnie, że miał kolizję. Ja mówię, co się stało, tato? On mówi, a chodź ci pokażę. No i przez cały samochód, na wysokości drzwi na dole, przeciągnięta takie wgłębienie na głębokość, nie wiem, centymetr. Ale dlaczego? Ja mówię, co ty zrobiłeś? Na początku mi się nie chciał przyznać, się śmieje cały czas. Ja mówię, co ty zrobiłeś? Dwoje drzwi do wymiany i chyba też błotnik tylny, mówi, będzie do wymiany. Ja mówię, co ty zrobiłeś? Wyżej to będzie kosztowało w tej Toyocie i do mnie się śmieje. Ja mówię, ile? No z 15 tysięcy i się śmieje. Ja wiesz, on to wszystko na ubezpieczeniach, nie? No. I mówi tak, dobra, to ci powiem. Co, wiesz, jechałem tam, mówi, koło elektrowni i tam takie drzewo było. Ja jej nie przyważyłem, tego drzewa, zagapiłem się. No i zaczepiłem. No i zaczepiłem o to drzewo. I tak słyszę, mój, coś mi piszczy w tym samochodzie. Piszczy, piszczy coraz bardziej, mój, nagle patrz, drzewo się rusza całe z boku. Mówi, ja przód, tył, ono ze mną to drzewo chodzi, nie? Odkręciłem sobie trzybę, mój, kurde, mówi, a tu cała, mówi, gałąź taka wielka jak noga, jak mówi, jak ręka, jak noga, wbita mi w samochód jest. Dobra, ale chciałem sobie poradzić. Ale wiesz, jak on to zrobił? Bo to na wysokości jego drzwi było. No i co zrobisz? No co, no wysiądę drugimi. A nie pomyślał o tym, mój, no. A nie, bo nie wylazł, mój dado. Nie przeszedłby. Słuchajcie, co on zrobił. Ściągnął kurtkę z siebie, bo w kurtce ja obudzi, dobrze, nie? Ściągnął kurtkę, wychylił się przez to okno, podłożył kurtkę, owinął tą gałąź i pojechał. Później wyszedł, ściągnął gałąź. Ja my czemu to zrobiłeś? Żeby mocno nie porysować. No i finał był taki, że samochód nie był porysowany, tylko był gniecione od siły naciskania na drzwi. Tak. No. Dobry. Koniec. Dobra, słuchajcie, zbieramy się, bo się zaczyna robić nam zimno od tego siedzenia. Długo to już jesteśmy? Cztery tygodnie, co? Trzy tygodnie. I bez jedzenia, bez picia. Bez jedzenia, bez picia. I wszystko tylko dlatego, żebyście sobie mogli wieczorami posłuchać opowieści z nami. Czego się nie robi dla naszych widzów. No. To co, kończymy. A. Do zobaczenia, cześć.